Bo dla Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Witam wszystkich słuchaczy, oglądaczy i sympatyków dobrych mediów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mamy już ostatnią niedzielę Adwentu, a jednocześnie przeżywamy Boże Narodzenie za kilka godzin. Narodzi nam się dziecię. Jaki on będzie, kim będzie, ten, który się narodzi, my to już wiemy od lat, ponieważ jesteśmy ludźmi wierzącymi. Mamy tę informację, wiadomość z przekazu biblijnego. Archanioł mówi o Panu Jezusie, że będzie On wielki, że będzie na wieki królem nad plemieniem Jakuba, że Jego panowanie nie będzie końca. Jaki jest Jezus? Jaki będzie Jezus? Za parę lat, kiedy dorośnie, kiedy już będzie nauczał, sam o sobie powie wobec uczniów swoich, apostołów. Otóż ja jestem pośród was jak ten, który służy. I zobaczmy, że ta tajemnica wcielenia pokazuje, że faktycznie dla Boga nie ma nic niemożliwego. A w tym kontekście, w tym sensie to oznacza, że Pan Bóg potrafi też tak się uniżyć, tak stać się bardzo mały, nie tylko chodzi o, że jest niemowlęciem, ale do tego stopnia, że staje się sługą. Staje się sługą aż do końca. Jak mówi Archanioł Gabriel, jego panowanie nie będzie miało końca. A więc właściwie patrząc na to z tej strony, Jezus nam służy do końca. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, mówi Archanioł Gabriel do Maryi i dopiero po tych słowach Maryja mówi, oto ja, służebnica Pańska. Maryja staje się służebnicą, ponieważ dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tylko Pan Bóg może tak uzdolnić, taką dać łaskę, że można tak właśnie służyć, mieć taką postawę służebną wobec Niego samego. Tak samo wobec człowieka. I zobaczmy, że rodzi się ten, który staje się później sługą. I sama Maryja Matka też jest Jego służebnicą. Dla nas co to oznacza? Jak mówi Archanioł do Maryi, moc Najwyższego osłoni Cię, Duch Święty stąpi na Ciebie. Możemy tylko i wyłącznie przy pomocy Ducha Świętego naśladować Jezusa, od tej właśnie strony, od strony służby. Jak to zrobić, czy w ogóle tak czynić? No to już zależy właśnie od łaski Bożej i od naszego tak. Tak jak Maryja powiedziała fiat, powiedziała tak i stała się służebnicą, tak samo każdy z nas może powiedzieć tak i w ten sposób iść za Jezusem po to, żeby w ten sposób od tej strony jako sługi naśladować Go. Więc Panu Bogu dziękuję dzisiaj za tę tajemnicę narodzenia Jego samego i przyjścia na świat, który nam po prostu służy. Prośmy o to, aby nasza wola była skierowana, skłonna do tego, żeby spotykając ludzi na co dzień, a nie jest to proste, bo przecież wiadomo jak jest, aby każdy z nas starał się, próbował nie tylko widzieć w drugim człowieku obecnego Jezusa, narodzonego, ale też o taką zdolność, gdzie będziemy właśnie przy pomocy Ducha Świętego, Jego mocą po prostu służyć. Dlaczego? Bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. I On może i chce nas do tego uzdalniać. Tak jak uzdolni Maryję, która stała się służebnicą Pańską, tak samo może i nas do tego wszystkich uzdalniać. Prośmy o tę łaskę, byśmy w ten sposób naśladowali naszego Pana, który nam po prostu przychodzi służyć. Niech to dla nas będzie inspiracją, abyśmy my w tym wszystkim widzieli wielką radość, pokój, szczęście, Jego obecność, Jego bliskość, że w ten sposób możemy się do Niego podawniać. Jako tego, który jest Królem, który jest Panem, który jest Bogiem, ale takim Panem i takim Królem, który służy nam wszystkim. I tego życzę wam wszystkim, moi drodzy. Widzimy się za tydzień w dobrych mediach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do zobaczenia.